Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na przepyszną zupę malezyjską o nazwie laksa. Jest to pyszna, aromatyczna zupa z krewetkami, kurczakiem, mlekiem kokosowym i przepyszną pastą z papryczek chili. Ja będę używać dzisiaj do tej zupy takiej bazy już gotowej do laksy. Dlatego, że lubię sobie ułatwiać życie i oszczędzać czas. Oczywiście osoby, które chcą się pobawić w zrobienie takiej pasty w domu, jak najbardziej na pewno znajdziecie wiele, wiele takich porad fajnych w internecie, jak zrobić sobie taką pastę. Ale jak ja już wspomniałam, nie lubię sobie komplikować i tutaj mam wszystkie zawarte przyprawy, które mi są potrzebne, więc zawsze korzystam akurat z tej opcji. Namacza mi się tutaj makaron ryżowy. Zawsze zalewam makaron ryżowy gorącą wodą, wrzątkiem i czekam, aż on nabierze takiej sprężystości. Będę korzystała z tego makaronu. Użyłam połowę paczki. Mam tutaj też przygotowane, już obrane, ugotowane krewetki. Pancerzyki sobie zostawiłam, zamrażam je i posłużą mi w późniejszym czasie do zrobienia pysznego wywaru do zupy rybnej. Pokrojoną pierś z kurczaka również mam tutaj przygotowaną, ugotowane na twardo jaja. Będę również dodawać troszkę czerwonej pasty curry dla zaostrzenia smaku. No i oczywiście mam tutaj też mleko kokosowe. Zapraszam do gotowania. Dziś prawdziwe święto na moim kanale. Gabi nie korzysta z szybkowara. Tutaj akurat w tym przepisie nie muszę go używać, ponieważ wszystko szybciutko nam się ugotuje. Na dnie rozgrzewa mi się łyżka oleju kokosowego. Dodam dużą łychę czerwonej pasty curry i przez minutę pozwolę tej paści się tutaj fajnie tak przesmażyć, żeby uwolniła wszystkie swoje aromaty. Czas dodać pokrojonego w kostkę kurczaka i też tutaj przesmażę go przez 2 minutki razem z tą pastą i potem dodam płyn. Wszystkie składniki oczywiście tradycyjnie, ich ilości umieszczę w opisie filmu, więc zajrzyjcie tam koniecznie. Pasta curry, ta czerwona też jest dosyć ostra, więc ją przy smażeniu już tutaj uwolniła swoje aromaty i fajnie wierci w nosie. Dodam teraz 700 ml przygotowanej wody. I teraz czas na pastę laksę. Też ją tutaj umieszczę. Następnie wszystko razem przemieszam. I dodam puszkę mleka kokosowego. To jest tłuste mleko kokosowe. Około 19% tłuszczu. Tutaj producent pisze, więc naprawdę będzie fajna, treściwa zupka. I teraz dodam krewetki i będę tylko gotować przez jakieś 3 minuty maksymalnie, żeby krewetki nie zrobiły się zbyt twarde. I ostatni bardzo ważny składnik. Ja mam tutaj kolendrę mrożoną, ponieważ jak już wspominałam wcześniej w filmikach, dosyć trudno jest dostać świeżą kolendrę. Nie wiem dlaczego. Ja jej bardzo często używam i zawsze mam problem, żeby ją dostać, więc mrożę. Także widzicie, to jest całkiem spora ilość tej kolendry, ponieważ to jest dodatek, którego no nie polecam omijać. Dlatego, że no tutaj stanowi naprawdę o smaku i aromacie tej zupy.
jeszcze pół minutki i będzie można podawać. Makaron ryżowy po namoczeniu wygląda w ten sposób. Czas go uzupełnić przepyszną zupą. Polecam nie żałować sobie krewetek. Oczywiście na pewno wśród moich widzów znajdą się osoby, które no może niezbyt lubią na przykład krewetki, bo to jest akurat taki składnik, że albo się go kocha, albo nienawidzi. I oczywiście możecie bez problemu tą zupę ugotować z samą piersią kurczaka i też na pewno Wam zasmakuje. Ja sobie jeszcze udekoruję jajeczkiem. Moja przepyszna laksa jest już gotowa. Nie pozostaje nic innego jak zajadać. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Zachęcam Was do subskrybowania, komentowania, ale jak zwykle najbardziej zachęcam Was do gotowania. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.